Witajcie w moim kolejnym filmiku i pierwszym filmiku z serii Książka czy film, w którym oczywiście nie będę porównywać książek i filmów tak strona po stronie, minuta po minucie, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Książka to jedno, film to drugie. Film nie może trwać 50 godzin, a jedynie 2 czy 3, żebyśmy nie zanudzili się na kinowej sali na śmierć, tak jak niektórzy nudzili się podczas oglądania Wilka z Wall Street, czego po prostu nie rozumiem. Normalnie nie mogę doczekać się, kiedy dorwę do polowania z Wilka z Wall Street. Taka tam mała dygresja, naprawdę ta recenzja pojawi się niebawem na moim vlogu i to obowiązkowo, także wracając teraz do ekranizacji, nie dziwię się, że twórcy filmowi nie są w stanie przenieść wszystkich wątków na duży ekran, a zatem od ekranizacji nie wymagam wcale tego, żeby była takim wiernym odwzorowaniem książki, takim słowo w słowo. Wymagam od niej tego, żeby oddała sens książki, jej przesłanie, żeby oddała też jej klimat i to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne, a także, żeby już część tego, co zobaczę na dużym ekranie, pokrywała się mniej więcej z tymi moimi wyobrażeniami na temat danej książki. Myślę, że macie podobnie, że jak coś przeczytacie, a potem wybieracie się na ekranizację, no to chcecie, żeby chociażby no, część tego, co zobaczycie na dużym ekranie, była spójna z tym, co sobie wyobraziliście w trakcie lektury danej książki. I ja myślę, że to jest całkiem normalne. Także w tym cyklu, który dopiero co nabiera kształtów, ponieważ to jest mój pierwszy filmik z tej serii, będę mówić o moich odczuciach dotyczących danej tam konkretnej ekranizacji. I tu nie ukrywam, że do nagrania tego filmiku zachęciła mnie ekranizacja Akademii Wampirów Richelle Mead, którą w końcu zobaczyłam i którą jestem tak trochę, a może nawet bardziej niż tak trochę rozczarowana, bo niby wszystko było ok, przedstawiono główne wątki, nawet całkiem nieźle skompletowano obsadę poza paroma wyjątkami, o czym niebawem powiem, ale przede wszystkim moim zdaniem akcja w tym filmie chwilami działa się stanowczo za szybko, przez co osoby, które nie czytały książki, mogły mieć problem ze zrozumieniem niektórych niuansów, jak na przykład tej więzi łączącej Rose i Lisę. Kolejna rzecz to dialogi, chwilami takie naprawdę do bólu drętwe, a także charakteryzacja. Naprawdę charakteryzatorzy mieli naprawdę szerokie pole do popisu, żeby wykreować postać strzygi i tutaj niestety się na tym zawiodłam. No i po czwarte, ta ostatnia rzecz i chyba w sumie najważniejsza, to reżyser Mark Waters. Naprawdę jeden z najgorszych reżyserów świata, jeśli chodzi o tę tematykę. Mark Waters tworzy, okej, niech sobie tworzy tam komedie romantyczne i filmy dla nastolatków, spoko, ale moim zdaniem nie czuje on w ogóle tych wampirzych klimatów, przez co powieść ta, Akademia Wampirów, którą uważam za zdecydowanie lepszą od Zmierzchu, bo też i warsztat Richelle Mead jest na o niebo wyższym poziomie od warsztatu Stephenie Meyer, normalnie nie ma niebo a ziemia, nie ma w ogóle co tego porównywać, to mówię to naprawdę z ciężkim bólem serca, w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to mówię, ale Akademia Wampirów na dużym ekranie moim zdaniem wypadła zdecydowanie gorzej od Zmierzchu, którego przecież nienawidzę. O tym, dlaczego nienawidzę książki i filmu, myślę, że powiem niebawem, żebyście wiedzieli, skąd ta moja niechęć do Stephenie Meyer. Normalnie masakra jakaś. No ale to, że ten film wypadł na dużym ekranie gorzej od Zmierzchu, też chociażby świadczył statystyki, ponieważ z tego, co czytałam jakiś czas temu, nie wiem jak bardzo się to teraz zmieniło, ale film ten zarobił w Stanach Zjednoczonych zaledwie 8 milionów dolarów. To naprawdę mało, to jest naprawdę mało. W premierowy weekend w kinie naliczyłam się zaledwie 10 osób. Okej, byłam w niedzielę o godzinie 12:45, ale z drugiej strony, gdy chciałam sobie zarezerwować bilet na 17 czy na 20, no to sale tak czy siak świeciły pustkami. I naprawdę tego nie rozumiem, ponieważ pomijam fakt, że kiedyś na Zmierzchu byłam w niedzielę o 10 i sala była pełna, to wydaje mi się, że fanów Akademii Wampirów jest chyba tyle samo, co fanów Zmierzchu. Trochę więcej, trochę mniej. Myślę, że to jest porównywalne. Także naprawdę byłam w ciężkim szoku w kinie. Naprawdę nie byłam w stanie tego zrozumieć. I tu wydaje mi się, że za te trzy rzeczy, za to wszystko odpowiadają trzy rzeczy. I na pewno pierwszą jest Mark Waters, który jest reżyserem tego obrazu, a co za tym idzie, jego pewnie wizja plakatu i zwiastuna plakatu, który jest naprawdę straszny, przypomina filmy z lat 80., filmy klasy Z. Patrząc na ten plakat, widzę coś naprawdę totalnie durnowatego, durnowatą komedię dla nastolatków, albo jakiś durnowaty pastisz, coś w stylu, nie wiem, strasznego filmu, nie, no po prostu to jest straszne. Ten plakat jest straszny, jeden wielki dramat. Kolejnym dramatem jest zwiastun.
który moim zdaniem też nie oddaje klimatu książki. Zwiastun, który jest bardzo w stylu Marka Watersa, bardzo w stylu chociażby jego takiego najbardziej znanego dzieła Wredne dziewczyny, czyli niezbyt ambitnej produkcji o nastolatce granej przez Lindsay Lohan, która próbuje odnaleźć się w gąszczu licealnej dżungli. Także myślę, że tu mamy właśnie sprawców tego całego zamieszania, plakat i zwiastun. Ja nie dziwię się, że fani Akademii Wampirów po zobaczeniu plakatu, po zobaczeniu zwiastuna woleli nie iść na ten film niż iść, a później, tak jak ja, w tej chwili, bez sensu się denerwować, bo naprawdę, jeżeli chodzi o książkę, byłam pod jej naprawdę ogromnym wrażeniem. Może nie zabrałam się za tę książkę jakoś tak specjalnie, jakby to mówić, chętnie, ponieważ to była pierwsza książka, którą musiałam zrecenzować na praktykach w portalu takim pewnym ogólnopolskim, w którym potem pracowałam przez 2 lata na stanowisku redaktora kultury. Naprawdę, nie chciałam czytać tej książki, bo to było mniej więcej w tym czasie, w którym czytałam Zmierzch, miałam już dosyć wampirzych historii, ale gdy tylko zabrałam się za tę książkę, no to po prostu nie byłam w stanie się od niej oderwać. To, w jaki sposób Richelle Mead nakreśliła świat szkolnych intryg snutych przez targanych burzą hormonów nastolatków, to w jaki sposób napisała w ogóle historię o przyjaźni, tak? Rose i Lisa to historia o przyjaźni. Jak też napisała tę historię miłosną, tak? Rose i Dimitr z kolei. No to po prostu coś niesamowitego. Książkę tę czytałam z zapartym tchem i po przeczytaniu każdego kolejnego tomu czekałam na więcej, a film niestety nie wywołał we mnie takich emocji, chwilami się nudziłam, nawet pomimo znakomitej, może tak po części obsady, bo tu chciałabym powiedzieć o Rose Hathaway. Rose Hathaway w wykonaniu Zoe Deutsch, która po prostu była genialna, idealna do tej roli. To właśnie jest taka Rose, jaką sobie wyobrażałam czytając książkę. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Myślę, że Zoe Deutsch wywiązała się z powierzonego jej zadania naprawdę w 100%, a nawet uratowała nieco ten film. Tak jak Dominic Sherwood w roli Christiana Ozery, czy w moim odczuciu największe zaskoczenie tego filmu, coś, czego się nie spodziewałam, ale Cameron Monaghan, nie pamiętam za bardzo jego nazwiska, nie chcę przekręcać, w roli Masona. Masona, o którym na śmierć zapomniałam, bo wybierając się do kina na ten film, oczywiście, że bardziej byłam skupiona na tych dwóch wątkach, Rose i Lisa, a także Rose i Dimitr, bardziej oczywiście na tym drugim wątku, wiecie, ja w ogóle nie będę tego wątku tłumaczyć, bo wiecie, o co chodzi. A tu nagle takie zaskoczenie i mamy Masona w wydaniu Camerona, gdy tylko się pojawił na dużym ekranie, na moich ustach pojawił się taki wielki uśmiech, tak czułam ten uśmiech, który się pojawił na mojej twarzy, ponieważ to taki Mason, jakim go sobie wyobrażam. Także naprawdę nic dodać, nic ująć. Co do samego Dimitra w wydaniu Danieli Kozlowskiego, myślę, że nie będę się za bardzo wypowiadać, ponieważ też mi się wydaje, że Dimitr zrodzony w waszych głowach jest milion razy lepszy od tego Dimitra filmowego. Co nie zmienia faktu, że Daniela dał radę. Chwilami patrzyłam na niego rzeczywiście nie jak na Daniela, tylko jak na Dimitra i myślę, że to jest taka postać, z którą myślę, że muszę się oswoić. I myślę, że pewnego dnia się oswoję, czego na przykład nigdy nie zrobię w przypadku Lucy Fry, która zagrała Lisę Dragomir, bo zupełnie inaczej ją sobie wyobrażałam, w ogóle zupełnie inaczej wyobrażałam sobie Morojów, którzy mają arystokratyczne korzenie, których opisuje Richelle Mead, bo patrząc na Lisę w wydaniu Lucy, no nie podobała mi się. Lisa wydała mi się taka na maksa prostacka. Ani rysy jej twarzy, ani sposób mówienia, poruszania się, nic nie wskazywało na to, że w jej żyłach płynie strumień, albo chociaż taki mały, naprawdę ciupeńki strumyczek błękitnej krwi. Lisa w wydaniu Lucy nie podobała mi się i kropka. Tak samo jak dyrektor Kirowa w wydaniu Olgi Kurylenko, która po prostu wyglądała. Ona w tym filmie wyglądała, ona nie grała, ona wyglądała. I okej, wyglądała naprawdę cudnie, ale to chyba za mało, prawda? Stanowczo za mało. Równie dobrze można by jakąś modelkę za nią podstawić i uzyskalibyśmy ten sam efekt, a Olga Kurylenko rzekomo jest aktorką, także to mi się nie podobało. Do Mii jakoś się tam oswajam, no tak powoli ją akceptuję. W przeciwieństwie też do Wiktora Daszkowa w wydaniu Gabriela Byrne, który pogubił się w tym świecie nastolatków, który w ogóle nie potrafił poradzić sobie z tą postacią, wykreować jej odpowiednio, bo Wiktor Daszko w książce się zmienia od takiego uroczego dziadziusia, kochającego Lisę, do takiego naprawdę mrocznego, niebezpiecznego typa i takiego Wiktora oczekiwałam, a w filmie
filmie niestety Wiktor był inny. Wiktor był przez cały czas taki totalnie bezpłciowy, mdławy staruszek, na którego patrzeć nie mogłam. Był naprawdę, Gabriel Byrne był straszny w tej roli, nie popisał się, także mówię mu stanowczo nie, także jak widzicie, jestem tutaj rozdarta, prawda? Ponieważ część bohaterów mi się podobała, część bohaterów mi się nie podobała. Tak samo jak niektóre sceny w filmie, byłam czasami na tak, czasami na nie. Na pewno byłam na tak, jestem na tak, jeśli chodzi o sceny, w których pokazywano więź łączącą Rose i Lisę. Te momenty, w których Rose nagle wyłączała się i wchodziła w głowę Lisy, to wszystko komentowała, to było naprawdę niesamowite. Zastanawiałam się, jak to zostanie oddane na dużym ekranie, jak to zostanie przeniesione na duży ekran i wydaje mi się, że zostało zrobione w naprawdę bardzo dobry sposób. W 100% to mnie usatysfakcjonowało. Byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem tych scen, co nie zmienia faktu, że no... Nie wszystkie mi się podobały i tutaj może jeszcze dodam, w ogóle odchodząc od filmu, w sensie bohaterów i scen, jak to wszystko zostało przeniesione na duży ekran, bo Akademia Wampirów, no myślę, że tak po części może obroniła się jako ekranizacja, ale tak po części, ale na pewno nie obroniła się jako film kinowy i tutaj wydaje mi się, że ze sprawą, no czy tam montażu, spoko, montaż, charakteryzacja, ale też muzyka. Jest to coś, na co naprawdę zwracam uwagę oglądając filmy, zwłaszcza, no kurczę, przy ekranizacji wampirzej opowieści. Spodziewałam się naprawdę czegoś ekstra i znowu mówię to z ciężkim bólem serca, ja matko boska nie mogę, ale Zmierzch przy Akademii Wampirów wydaje się czymś naprawdę epickim. Właśnie ze sprawą muzyki skomponowanej, czy to przez Cartera Barwella, czy tak ubóstwianego przeze mnie Aleksandra Desplat, którego muzykę mogliśmy usłyszeć gdzie to było, czekajcie, w Księżycu w Nowiu. Także, no kurczę, książki nienawidzę, filmu nienawidzę, mówię oczywiście o Zmierzchu, ale ścieżki dźwiękowe z tych filmów mam i to chyba o czym świadczy. Także ta muzyka w Zmierzchu była niesamowita, była po prostu nieziemska, a tutaj mieliśmy naprawdę okropną kakofonię dźwięków autorstwa Rolfa Kenta i naprawdę marne piosenki, także naprawdę nienawidzę tego. Nienawidzę po prostu tego, że no choć w filmie tym bohaterowie nie chodzili z wiecznie rozdziewionymi gębami, jak bohaterowie sami wiecie, czego Zmierzch się kłania. Tak, nienawidzę po prostu tego, że Mark Waters, no... zawalił sprawę. Uważam, że nie wykorzystał w pełni potencjału drzemiącego w książce, że zamiast przenosić ją na duży ekran, w sumie można było przenieść ją na mały ekran, zrobić z tego serial. Wtedy nie trzeba byłoby się ze wszystkim spieszyć. Poza tym, no są seriale Pamiętniki Wampirów, jest Czysta Krew i cieszą się one dużą popularnością. Myślę, że serial Buffy po strach wampirów cieszył się kiedyś większą popularnością niż teraz film Akademia Wampirów. Także myślę, że gdyby Akademia Wampirów pojawiła się w formie serialu, no to oglądałabym ten serial. Myślę, że byłby bardzo emocjonujący i że historia Rose i Dimitra doczekałaby się u finału na małym ekranie, ale jednak, ponieważ po tym, co zobaczyłam, nie wydaje mi się, żeby w Szponach Mrozu i kolejne części tego naprawdę fantastycznego cyklu pojawiły się na dużym ekranie. Mark Waters naprawdę zawalił sprawę, także może ten film nie był taki do końca zły, ale na pewno no, nie spełnił moich oczekiwań. Także jeżeli miałabym wybrać książkę czy film, chyba nie macie wątpliwości, co wybieram i że tym czymś jest książka. Książka Richelle Mead, Akademia Wampirów, co też nie jest takie do końca oczywiste, ponieważ w niektórych filmikach z tej serii, zobaczycie, będą stawiać na film, a nie książkę. Bywa tak, że filmy są zdecydowanie lepsze od książek, w tym wypadku jednak książka jest lepsza od filmu i no stawiam na nią naprawdę. Od Akademii Wampirów nie byłam w stanie się oderwać, ciągle czekałam na więcej, a film był. Film po prostu był, może nie najwyższych lotów. Na pewno to nie była produkcja kinowa. Była to produkcja bardziej telewizyjna. No i taka, przez którą niestety wydaje mi się, że nie doczekamy się dalszych losów Rose i Dimitra na dużym ekranie. Szkoda, ponieważ chciałabym zobaczyć, jak to się wszystko między tymi aktorami rozwinie i czy generalnie poczuję tą chemię między nimi, ponieważ w tej części za bardzo jej nie czułam. Także szkoda, naprawdę szkoda. Raz jeszcze szkoda, bo na tę ekranizację czekałam bardzo długo. Pewnie jak większość z Was, po przeczytaniu Akademii Wampirów myślałam ciągle o ekranizacji i niestety zawiodłam się, także to by było na tyle. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć dotyczących Akademii Wampirów, czy Wam się podobało, czy nie. Jeśli podobało, to dlaczego, jeśli nie, to też dlaczego. Ciekawi mnie, co też myślicie na temat tego filmu, także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!